Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Mam przyjemność zapowiedzieć dzisiejszą rozmowę, która będzie dotyczyła Kościoła. Kryzysu Kościoła w Polsce, kryzysu Kościoła globalnie, a może nawet kryzysu religii, a być może i wiary. O tym dzisiaj będziemy dyskutowali z zaproszonymi gośćmi, ale najpierw chciałem powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie zawdzięczamy w dużej mierze faktowi, że mamy producenta. Jest to pan Robert Adamek i bardzo się cieszę, że podjął się tej roli w Resecie Obywatelskim. Realizuje nasz program Krzysztof, jak zwykle, minister internetu, a nasi goście to, po kolei będę przedstawiał, ksiądz Andrzej Kobyliński, filozof, profesor UKSW w Warszawie. Witam. Ksiądz Tomasz Puchalski, biskup Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce. Witam. Później dotrze do nas pani profesor, to ją przedstawię w odpowiednim momencie. A teraz chcę powiedzieć, że będzie z nami religioznawca, profesor AGH z Krakowa, Zbigniew Pasek. Witamy. Dobry wieczór, witam. I wreszcie gość, który często pomaga nam zrozumieć różne zawiłości teologiczne, teolog katolicki, dziennikarz więzi, ale także wykładowca gender, Sebastian Duda. Dobry wieczór. Panowie, to ja chciałbym najpierw parę słów takich bardzo oczywistych powiedzieć, że po okresie paruset lat, kiedy w Polsce Kościół pełnił rolę taką cywilizacyjną i gdzieś tam, powiedzmy sobie, był instytucją ważną dla państwa, ale także ważną dla oświecenia publicznego, gdzie prymas był autorytetem i w okresie bezkrólewia zastępował nieistniejącego króla, a duchowieństwo, poza wypadkami, które opisywał na przykład biskup Ignacy Krasicki, duchowieństwo było depozytariuszem wiedzy, mądrości przeniesionej jeszcze z czasów Imperium Rzymskiego, to trwało do pewnego momentu. Ostatni taki moment, kiedy było takie poczucie, że Kościół katolicki w Polsce pełni taką niesłychanie pozytywną, istotną rolę, to był czas lat 80., kiedy opozycjoniści, ludzie Solidarności, w ogóle wszyscy ci, którzy chcieli normalnej, wolnej Polski, nie mieli gdzie się schronić i byli przyjmowani przez księży, byli gośćmi kościołów. Ja sam wtedy korzystałem z faktu, że mogłem pokazywać swój pierwszy film właśnie na różnych takich projekcjach, gdzieś w podziemiach, w seminariach i tak dalej. Ja mówię o latach 80. Wtedy Kościół był odbierany i uważany za instytucję niesłychanie ważną i w zasadzie coś w rodzaju dzisiejszego Human Rights Watch. Ludzie Kościoła dbali o prawa człowieka i starali się pomagać wszystkim prześladowanym. Dlatego Kościół mógł pełnić w 1988-89 roku rolę takiego mediatora między społeczeństwem, między Solidarnością, która się wtedy odradzała, a totalitarną władzą, która właśnie chciała jakoś tak się dogadać z ludem. No ale to był chyba ten ostatni moment takiej narodowej zgody i powszechnej akceptacji. To, co się stało potem, począwszy od dość skandalicznego wprowadzenia nauki religii do szkół, przez takie działania jak Komisji Majątkowej, która zabierała rozmaite dobra z powodu takiego, że Kościół kiedyś część tych dóbr stracił, ale czasem dochodziło wręcz do kuriozalnych sytuacji, kiedy odbierano coś, co zabrał kiedyś Kościołowi katolickiemu bodajże król pruski czy caryca Katarzyna. I te decyzje były wielokrotnie potem krytykowane, a ta komisja miała taki status, że w zasadzie jej decyzje były nieodwołalne. Więc tutaj taka jakaś niesłychana chciwość się pokazała. No a potem mnóstwo różnych działań, o których wszyscy wiemy, może nie warto powtarzać.
Ja teraz przeczytałem na przykład już o takich kuriozach, że pewien proboszcz w Nowym Targu uznał, że jakaś maszyna, którą sprowadził bodajże ze Stanów, zabezpiecza wiernych w połączeniu chyba z wodą święconą i ci, którzy korzystają z posługi w tym kościele, mogą się nie przejmować koronawirusem. Co zdaje się zresztą doprowadziło do tego, że niektóre osoby zachorowały. A przeczytałem dzisiaj rano, a właściwie codziennie są takie newsy, że biskup, emerytowany biskup meksykański twierdzi, że koronawirus w zasadzie to jest jakaś legenda, że to jest jakaś lipa, a te zastrzyki, te szczepionki służą do wszczepienia chipów, które mają nas kontrolować, czyli taka teoria spiskowa. I właściwie co chwilę o takiej historii słyszymy. I gdzieś tam ta dawna świetność Kościoła jako ośrodka intelektualnego, jako depozytariusza wartości w ogóle odeszła gdzieś tam na drugi plan. Słyszymy o skandalach pedofilskich, o skandalach seksualnych, o banku Ambrosiano i tak dalej, i tak dalej. A gdzieś tam się gubi myśl, która no, towarzyszyła istnieniu Kościoła przez wiele lat i wybitni filozofowie, wybitni naukowcy też przecież bywali, tak jak Mikołaj Kopernik, duchownymi. No więc coś się stało takiego, co spowodowało, że ta instytucja no, straciła no, moralnie, straciła w kategoriach naukowych, straciła no, właściwie prawo do dyktowania tych zasad, które przedtem były nauczane. No i po to się tu dzisiaj spotkaliśmy, żeby zastanowić się, na ile to jest przypadłość polska, że ten polski kościół taki bardzo związany obecnie z władzą jest temu winien, na ile to jest zjawisko, które dotyka kościoła katolickiego w świecie, no jak się czyta książki Martela, czy ogląda filmy o De Golado, to można sądzić, że w ogóle to jest instytucja przeżarta jakimś straszliwym rakiem. Więc pytanie jest takie, czy to w ogóle katolicyzm przeżywa kryzys, a może w ogóle Kościół jako instytucja, bo mieliśmy tutaj przyjemność gościć profesora Polaka, który w swojej książce postawił tezę, że religia monoteistyczna musi prowadzić do przemocy, degeneracji i tak dalej. A może w XXI wieku w ogóle wiara już jest niepotrzebna. Wiele ludzi po prostu, tak jak mówił nam tu profesor Obirek, jakby tego nie potrzebuje, czy w każdym razie nie wierzy zgodnie z tymi zasadami, które kościoły proponują, może coś tam sobie wierzy, ale własnego, prywatnego i potrzeby duchowości realizują zupełnie inaczej, jak na przykład Czesi, nie opodal za granicą. No to tyle mojego tutaj gadulstwa. Ja bym chciał, żebyśmy jeszcze przez chwilę się zastanowili nad pewnym materiałem, który najpierw pokażę, żeby uzmysłowić, do czego powoli dochodzimy i żeby potem od panów uzyskać opinie, komentarze, uwagi. Właściwie gdzie żyjemy i jakie jest miejsce Kościoła i religii w XXI wieku. Krzysztofie, czy możesz puścić materiał, który się nazywa Czym jest spoczynek w Duchu Świętym? Jezus Chrystus jest Panem.
Proszę księdza, przed chwilą podczas modlitwy niektórzy ludzie padali. Dlaczego? Czemu tak się dzieje? Najlepiej to Pan Bóg wie dlaczego. Mamy nadzieję, że to Pan Bóg czyni. Duch Święty czyni. Człowiek, jeżeli człowiek potrzebuje pokoju w sercu, to Pan Bóg tak czyni, bo to się nazywa spoczynek w Duchu Świętym. Czyli Pan Bóg daje spocznienie, daje pokój w sercu człowieka. Ja pierwszy raz widziałem taki spoczynek we Francji, jak modlił się ojciec Jacques Verlaine nad ludźmi, a później już w Polsce widziałem i później nawet jeden ksiądz mówił, że mam się modlić też za ludzi i żeby też mieli spoczynek. To nie jest cel, ale modlitwa jest celem, nawrócenie człowieka jest celem, przemiana serca jest celem. No a jak Pan Bóg chce dać spoczynek, no to daje. I później też zauważyłem, że Pan Bóg daje spoczynek dla ludzi. Nieraz jest to więcej osób na modlitwie, nieraz mniej. Są nieraz parafie, gdzie prawie 90% ma spoczynek. Nieraz jak pierwszy raz jest to mniej, bo to chodzi też o serce, że człowiek musi dopuścić do serca łaskę Bożą, musi się chcieć zmieniać. No, czasem tak jest, czasem nie ma. A czy każdy taki upadnięcie to jest spoczynek w Duchu Świętym? Myślę, że większość na pewno. Jeżeli by człowiek sam chciał wywołać, czy może tam opisać się przed ludźmi, to by nie był spoczynek w Duchu Świętym, ale normalnie to raczej się tak nie zdarza. To wyjątkowo by się zdarzyło tak, żeby to było sztuczne. Słyszałem o takiej kwestii, że no diabeł papuguje Pana Boga często, nie? Tak. I jest coś takiego, że może diabeł też niektóre spoczynki wywoływać? Nie, diabeł nie wywołuje spoczynku. Ale udaje takie. Nie. Diabeł nie wywołuje spoczynku, tylko diabeł wywołuje niepokój. Z tym, że Pan Bóg może się tym posłużyć i wtedy, jak już człowiek ma problem z opętaniem, to wygląda na spoczynek. Też. Człowiek się przewraca, ale to nie jest spoczynek. Ale tylko z opytaniem, czy z niewoleniem? Tak. No to wtedy tak, bo tak to nie. Bo rzeczywiście tak jest i to nawet na filmach możemy zobaczyć, że kiedy jest człowiek opętany, jest za niego modlitwa, to pada na ziemię. Ale pada w niepokoju. Czyli to widać niepokój. Tak, to widać. To widać. Czyli to nie jest spoczynek w Duchu Świętym. To nie jest spoczynek w Duchu Świętym. Chyba, żeby było tak, że Pan Bóg się posłuży tym i najpierw jest niepokój, i najpierw jest drżenie, a zły duch wychodzi, to później jest spoczynek. Taka jest możliwość też. To proszę Państwa, obejrzeliśmy coś, co wyglądało na rytuał magiczny. Ksiądz, który sprawował tę posługę, nie był w zasadzie do końca pewien, czy tam działał szatan, czy Duch Święty. Całość robi wrażenie dosyć przerażające. Który z naszych gości zechce pierwszy skomentować tę sytuację? Jeśli można. Prosimy, profesorze. No, dużo nam przedłożyłeś tutaj do bardzo różnych spraw, które wymagają odrębnych komentarzy, Konradzie. Otóż zacznijmy od tego, od końca, jakby od tego magicznego rytuału. No to właściwie każde, jeśli tak określimy rytuały religijne, że są one magiczne, to trochę je deprecjonujemy. Czym innym jest magia dla języka chrześcijańskiego i chrześcijańskiej perspektywy? Tam najczęściej wtedy domniemywamy, że są jakieś diabelskie moce za działaniem magicznym. Rytuał magiczny jest więc czymś złym. Nie. To co widzieliśmy, to spoczynienie w Duchu Świętym, to jest praktyka, która w chrześcijaństwie no, ma długą historię, ale tak upowszechniła się przez ostatnie 30 lat, gdzieś od roku 90 w świecie pentekostalnym, protestantyzmu zielonoświątkowego, przeniosła się bardzo szybko do świata katolickiego, do wspólnot odnowy w Duchu Świętym i jest elementem czegoś, co niechętni temu zjawisku określają mianem pentekostalizacji katolicyzmu, czyli przenoszenia się pewnych zielonoświątkowych obyczajów religijnych, stylów modlitwy, stylów uzewnętrzniania swoich przeżyć religijnych w taki sposób, który jest obcy albo mało znany tradycji katolickiej, nie? Gdzieś zniknął. Więc to
To jest jakby jeden komentarz do tego, co zobaczyliśmy na końcu. Zacząłeś natomiast nasz program od tego przedłożenia takiej listy grzechów Kościoła i pomyślałem sobie, że gdybyśmy trzymali się tej listy grzechów, no to możemy powiedzieć, że Kościół został z tyłu, że jest jakimś endemitem z przeszłości, z historii, że właściwie nie powinien mieć miejsca jako instytucja publiczna, prawda? Ale też z drugiej strony mamy przykłady żarliwej wiary i to, co puściłeś nam tutaj jako materiał wizualny, pokazuje jeden z przejawów życia wspólnot, które żyją bardzo intensywnie religijnie. Nie mamy więc do czynienia z końcem religii, tylko raczej z końcem, czy też z kryzysem jej instytucjonalnego wymiaru w formie, jaka została stworzona hen dawno wtedy. I teraz Kościół przez te 20 wieków, a przynajmniej przez ostatnie 10, a na pewno od Soboru Watykańskiego, w moim przekonaniu, to oczywiście poddaje się pod osąd państwa, bardzo ostrożnie reaguje na naciski świata idące w tą stronę, aby uległ zmianie, aby się zmienił. Ponieważ szybkie zmiany w dziedzinie religii, religijności Kościoła doprowadzają do kryzysu. Sobór Watykański II w pierwszej fali tych 10 lat po doprowadził do fali wystąpień, ponieważ ludzie z Kościoła, ponieważ ludzie stracili jakby tożsamość. Ten Kościół zmienił się tak szybko, że no, było źle, to nie był ich Kościół. I wstrzymano ten proces. Konserwatywni czy zachowawczy papieże jakby przytrzymali nieco ten proces, aby odzyskać równowagę między tempem zmian. A problem polega na tym, że tempo zmian jakby w świecie jest dużo szybsze niż przyzwyczajony jest stary typ instytucji kościelnej, która aż tak szybko się nie zmienia. Ale Kościół przetrzymał już tak wiele, że być może przetrzyma i ten kryzys. To jest kwestia czasu, znużenia mediów. Ten cały szum, którym nas traktują, jest z takim rytmem bardzo doczesnym, a Kościół żyje rytmem innym. I my się tym zmęczymy, a Kościół będzie trwał dalej. No, ja nie prorokuję, tylko jakby włączał się w tą dyskusję, którą zapoczątkowałeś. Może tyle na początek. To poprosimy Andrzeja Kobylińskiego. Tak, ja chciałbym rozwinąć ten wątek przed chwilą zaproponowany przez Zbigniewa. Warto postawić taką maksymalnie trafną diagnozę, w jakim punkcie dziejów się obecnie znajdujemy. Jeśli postawimy pytanie, czy Kościół katolicki w Polsce przeżywa kryzys, no to oczywiście trzeba udzielić odpowiedzi twierdzącej. Tak, to jest być może największy kryzys w dziejach polskiego katolicyzmu i ten kryzys ma wiele swoich przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych. Przyczyny wewnętrzne to chociażby niekończące się skandale obyczajowe, finansowe, pedofilia, nierozliczenie współpracy agenturalnej w czasach komunistycznych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przyczyny zewnętrzne to jest wzrastający poziom dobrobytu w naszym kraju. Stajemy się coraz bardziej podobni do konsumpcyjnych, wysoko rozwiniętych społeczeństw europejskich. No i to wszystko sprawia, że coraz trudniej przekazywać religijność młodemu pokoleniu. Także niewątpliwie Kościół katolicki w Polsce przeżywa głęboki kryzys i takim rokiem strasznym, takim annus horribilis był oczywiście rok 2020, gdy chodzi chociażby o kwestię kardynała Henryka Gulbinowicza, czy zarzuty pod adresem księdza kardynała Stanisława Dziwisza. No, nigdy w Polsce w taki sposób nie pisano, nie mówiono o kardynałach Kościoła katolickiego. Ale tutaj trzeba szybko dodać, że ten nasz polski kryzys, gdy chodzi o religijność katolicką, nie ma charakteru globalnego. Oczywiście dzisiaj katolicyzm przeżywa swój trudny czas wraz z innymi wyznaniami chrześcijańskimi w Europie czy w szeroko rozumianym świecie zachodnim, czyli jeszcze możemy dodać Australię czy część Ameryki Północnej. W związku z tym
możemy powiedzieć tak, kryzys religijny, gdy chodzi o chrześcijaństwo, gdy chodzi o katolicyzm, dotyczy świata zachodniego, to jest mniej więcej miliard czy półtora miliarda mieszkańców naszej planety. No ale jeszcze pozostaje 6 miliardów mieszkańców Ziemi, Afryka, Azja czy Ameryka Południowa, i gdy chodzi o tę resztę świata, tych 6 miliardów, to mamy z kolei wiosnę religii, to znaczy mamy globalną desekularyzację. To jest Peter Berger, amerykański filozof religii, socjolog religii, zmarły w 2017 roku. Od końca lat 90. XX wieku Peter Berger zaczął głosić tezę dotyczącą desekularyzacji, czyli procesu przeciwnego do sekularyzacji. W związku z tym, jeśli chcemy postawić taką maksymalnie adekwatną, sprawiedliwą diagnozę dotyczącą religii na świecie czy chrześcijaństwa na świecie, to mamy kryzys w świecie zachodnim, w Europie, także w Polsce, gdy chodzi o katolicyzm i inne wyznania chrześcijańskie. Natomiast gdy chodzi o świat jako taki, to mamy rozkwit religii, mamy wiosnę religii, mamy postępującą desekularyzację. I jeszcze ostatnia krótka uwaga, gdy chodzi o chrześcijaństwo, specyfiką tego, co obecnie przeżywamy, jest głęboka fragmentaryzacja, to znaczy chrześcijaństwo na początku XXI wieku jest podzielone na prawie 50 tysięcy różnego rodzaju denominacji, czyli kościołów, związków wyznaniowych, sekt. To jest specyfika obecnego etapu dziejów rozwoju religii chrześcijańskiej na świecie. Co 10 godzin ktoś zakłada nowy podmiot życia chrześcijańskiego z nową doktryną, z nowym rozumieniem prawd wiary i moralności. I tutaj jest pytanie, jakie będzie właśnie chrześcijaństwo przyszłości, to znaczy, czy mamy do czynienia z takim nieodwracalnym procesem tworzenia chrześcijaństwa ponaddenominacyjnego, synkretycznego, czy ten proces uda się zatrzymać, czy też być może ten proces jest nieuchronny i będziemy mieć do czynienia z takim przenikaniem różnego rodzaju rytuałów, obrzędów do wszystkich różnych denominacji chrześcijańskich, na przykład gdy chodzi o spoczynek w duchu. Ja akurat jestem tutaj bardzo krytyczny, gdy chodzi o tę praktykę religijną, ale może to jest materiał na dalszą część naszej rozmowy. To może ja tutaj powiem o mojej przygodzie, czy moich doświadczeniach, jakie miałem w Jerozolimie. Mianowicie popieram tutaj, czy potwierdzam tę informację o mnożeniu się tych denominacji, w tym sensie, że kiedy zwiedzałem Bazylikę i się dowiadywałem, jak ta Bazylika Grobu Pańskiego, bo ona tak się nazywa, jest zorganizowana w sensie administracyjnym. A dlaczego o to pytałem? Bo tam były takie murki, płotki, co chwila jak gdyby była taka jakaś przegroda. Tam nie było tak jak normalnie w kościele, czy normalnie w świątyni, że jest taka przestrzeń i tak dalej, że jest jakiś sakrum. Nie, tam były takie jakby ogródki działkowe. I się dowiedziałem, że to właśnie każdy taki kawałeczek rzędu tam paru metrów kwadratowych to jest inna chrześcijańska denominacja. Ale ci wszyscy chrześcijanie tak się ze sobą kłócili, że klucze do świątyni muszą mieć muzułmanie, bo inaczej dochodziło do krwawych zamieszek. No, to taki trochę czarny humor, bym powiedział. Ale teraz za chwilę cię dopuszczę, Zbyszku, ale chciałem, żeby może biskup Tomasz nam powiedział, jako katolik, ale nie rzymski, prawda? Jak to widzi, tak? No bo tutaj słyszeliśmy, że tych wyznań jest masa, że ten katolicyzm się zmienia, no to czy droga, którą kroczysz jako hierarcha kościoła katolickiego, ale nie rzymskiego, jest może tą nową drogą, tak? Jak to właściwie jest? Ja myślę, że nie jest nową drogą, wręcz przeciwnie, jest bardzo starą drogą, ponieważ reformowany kościół katolicki w Polsce i cała tradycja starokatolicka odwołuje się do tego, co było w pierwszym tysiącleciu, w tym, co my nazywamy doświadczeniem kościoła niepodzielonego pierwszego tysiąclecia. I tak jak słucham o tej defragmentaryzacji kościoła,
myślę sobie, że Kościół nigdy przecież nie był monolitem. My bardzo, zwłaszcza w Polsce, myślimy o Kościele z punktu widzenia i z perspektywy rzymskiej. Znaczy Kościół jest jeden patriarcha, biskup Rzymu, zawsze jakby Kościół na całym świecie powinien być do siebie podobny. A nawet w czasach Cesarstwa Rzymskiego, poza samym cesarstwem, czy w samym cesarstwie już Kościół nie był taki sam w różnych prowincjach, ale zapominamy o tym, że byli Ormianie, którzy byli już poza granicami, że były kościoły chrześcijańskie w Indiach, które nie miały zbyt wielu wpływów rzymskich. Myślę sobie, że ja nie widzę jakiegoś strasznego zagrożenia w tym, że kościoły będą lokalne, małe. To doświadczenie w chrześcijaństwie już było na samym początku. Pytanie jest o to, jak my jako uczniowie, uczennice Jezusa Chrystusa będziemy się umieli i chcieli z sobą dogadywać. Czy w tych inaczej praktykujących będziemy dostrzegali siostry i braci, czy raczej będziemy dostrzegali potencjalnych konkurentów. Myślę, że jako chrześcijanie powinniśmy mieć zawsze tą świadomość, że gramy do jednej bramki. Znaczy nam zależy na tym, żeby człowiek poznał Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, i żeby dać świadectwo chrześcijańskie. To, o czym opowiedziałeś a propos Bazyliki Zmartwychwstania Pańskiego bądź Bożego Grobu w Jerozolimie, to jest bardzo przykry przykład tego, jak negatywny wpływ na kościoły chrześcijańskie ma po prostu władza. I związek kościoła, wspólnot chrześcijańskich właśnie z władzą czy z funduszami, dużymi funduszami ich administracją. Bo Bazylika Grobu Pańskiego to też pielgrzymi i pieniądze, które oni z sobą przynoszą, więc myślę, że tu niestety jest ten duży problem. Nawet gdy wspominałeś o kryzysach Kościoła Rzymskiego, ja nie chcę być tutaj sędzią z zewnątrz, który będzie krytykował Kościół Rzymski, bo nie ma Kościoła i nie ma wspólnoty chrześcijańskiej idealnej. Mój też taki nie jest. Ale myślę sobie, że dużo tych kryzysów dotyczy właśnie, czy jest powiązanych z finansami i z uzależnieniem kościoła, wspólnot różnego rodzaju, czy zakonnych, czy nie tylko, no właśnie z pieniędzmi. I tu ja tutaj dostrzegam pewien kryzys. Bodajże dzisiaj, jadąc, słuchałem jakiś wywiad, jakąś rozmowę o tym kryzysie, trochę się przygotowując do naszego dzisiejszego spotkania. Apostołowie, gdy wchodzą do świątyni jerozolimskiej, mówią żebrakowi, że nie mamy pieniędzy, nie mamy złota, ale w imię Jezusa Chrystusa mówimy ci wstań. A wiele kościołów dzisiaj ma pieniądze, budynki i złoto, a brakuje duchowości. Brakuje jakiegoś pogłębionego doświadczenia mistycznego. I wtedy wkradają się różnego rodzaju ruchy, takie jak właśnie spoczynek w Duchu Świętym, takiego, no nie chcę tu bardzo deprecjonować tego, ale takiego taniego mistycyzmu. Często niestety korzystają z tego różnego rodzaju szarlatani, którzy w ten sposób manipulują ludźmi po prostu. Takie jest moje też doświadczenie. Dobrze. Czy ktoś chce jeszcze w tej sprawie coś dopowiedzieć? Bo ja mam materiał filmowy, który trochę ilustruje tezę i pytanie, które chciałem zadać. A widzę, że Sebastian chciał. Bardzo prosimy, Sebastianie. Tak jak jeżeli mogę skomentować to, co już zostało tutaj powiedziane, raczej dopowiedzieć pewne rzeczy, dlatego że z wieloma jakby głosami, które już tutaj padły, się zgadzam. Oczywiście, nawiązując do wypowiedzi Andrzeja, mamy do czynienia z desekularyzacją, ale jedno drugiego nie wyklucza, to znaczy to, że mamy kryzys instytucji jakby religijnych, to jest pewien fakt, który jest także jakby zauważalny i to w ciągu ostatnich 20 lat i Peter Berger też na to zwracał uwagę. Więc mamy pewien rozkwit, nie wiem, duchowości, jakby potrzeb religijnych z jednej strony, a z drugiej strony bardzo wyraźny kryzys instytucji, który akurat w przypadku Kościoła Rzymskiego osiągnął no, bezprecedensowe rozmiary, moim zdaniem. Znaczy bezprecedensowe w tym sensie, że od paru wieków naprawdę czegoś takiego nie mieliśmy. I wracając jakby do Polski, to nie jest tylko kwestia tego, że my mamy jakiś związek Kościoła i partii politycznej, to jest oczywiste, to już to widać, i że różne afery z tym związane. Jednak Kościół rzymski w Polsce działa w systemie naczyń połączonych z Kościołem powszechnym, rzymskokatolickim. A w Kościele rzymskim, w tym powszechnym wymiarze, także mamy do czynienia z kryzysem, który się odsłonił głównie ze względu na skandale seksualne, prawda, które no, mają charakter systemowy,
i wiemy o tym już teraz. To jest rzecz niespotykana, ale po prostu no, trudno to traktować jako zupełnie coś oddzielnego. Kryzys dotyczy katolicyzmu rzymskiego jako pewnej całości i odsłonił się jako kryzys struktury przede wszystkim, jako kryzys instytucjonalnego, hierarchicznego kapłaństwa. Przez dziesiątki lat, prawda, utyskiwano już po Soborze Watykańskim II na to, że ta struktura ciągle jest monarchiczna, ciągle jest feudalna, że dziedziczymy średniowieczne jakby pewne wzorce. Ale wydawało się, że rzeczywiście, nawiązując do tego, co Zbigniew tutaj mówił, no, zmiany nie będą szybko postępować, dlatego że no, nie leży to w naturze katolicyzmu. Tymczasem problemy systemowe związane z tak zwanymi skandalami pedofilskimi odsłoniły jakby nie tylko nieporadność tej struktury, ale pewną perwersję teologiczną, która za nią stoi. I moim zdaniem głównym jakby powodem kryzysu Kościoła rzymskiego jest to, w jaki sposób on pojmuje ciągle rolę kapłana, prawda? W jaki sposób w ogóle rozwija się kapłaństwo instytucjonalne, kapłaństwo hierarchiczne. Problem polega oczywiście na tym, jak rozumiemy to, że kapłan występuje jako reprezentant Chrystusa, a w takiej teologii kontrreformacyjnej jako tak zwany drugi Chrystus, co służyło często za usprawiedliwienie bardzo okropnej rzeczy po prostu. Co więcej, nie tylko za usprawiedliwienie w łonie samego kościoła instytucjonalnego, ale ja zawsze powtarzam, i to są takie przykłady, jeżeli mamy wielokrotnie opisywane sytuacje, że dzieci molestowane przez księży przychodziły do swoich rodziców w różnych częściach globu, bo przecież nie dotyczy to tylko świata zachodniego, umówmy się także. My jeszcze stoimy teraz przed takim momentem, że za chwilę się dowiemy o tym, co się dzieje w Afryce, czy działo w Afryce, czy w innych tych rozkwitających tak zwanych wspólnotach katolickich, a tam może to być jeszcze bardziej spotęgowane, niż nam się w tej chwili wydaje. Mówię o problemach tego typu. W każdym razie, jeżeli, wracając do tej sytuacji, dzieci przychodziły i mówiły nawet swoim bliskim, swoim rodzicom o tym, że były molestowane przez księży, spotykały się z reakcją negatywną, dlatego że wyobrażenie, mentalność na temat kapłaństwa instytucjonalnego była taka, że jest to niemożliwe ze względu na teologię kapłaństwa, której, nie wiem, reprezentowanie Chrystusa, bycie drugim Chrystusem, tego typu działania umysłowości rodziców uniemożliwiało niejako. Taki tutaj był związek i po prostu nie wierzono tym dzieciom. Dopiero z chwilą, kiedy jakby tych przypadków, no, ta masa krytyczna jakby osiągnęła pewien pułap, mieliśmy do czynienia mniej więcej 20 lat temu i od tego czasu już tylko coraz więcej widzimy tych odsłonięć i okazało się, że problem ma charakter systemowy. I często wynika jednak, no, jest oparty na tej mentalności zarówno pojawianie się takich okropnych rzeczy, tych zbrodni, jak i ich tuszowanie przez kler, jest związane z pewnym wyobrażeniem na temat kapłaństwa instytucjonalnego i po prostu miejsca księży, miejsca duchownych i miejsca świeckich w tym kościele. To jest jakby główny kryzys. I to nałożyło się także na pełna zgoda na sytuację sekularyzacji w zachodnich społeczeństwach i taką utratę wiarygodności przez katolicyzm rzymski. To znaczy mnóstwo ludzi, którzy nawet zachowali pewne potrzeby duchowe, mnóstwo ludzi uważa, że w tym kościele nie ma Boga po prostu, jest jakaś pustka po nim. Nie ma co tutaj sięgać, jest to skorumpowana instytucja, która no, murszeje, gnije instytucjonalnie, prawda, i my nie będziemy tam szukać, prawda, czegoś, co byłoby jakąś odpowiedzią na te nasze potrzeby duchowe. W jednym i drugim przypadku, muszę powiedzieć, Kościół rzymski, katolicyzm, nie zareagował jeszcze skutecznie. Nie ma ani dobrej propozycji reformy instytucjonalnej, jest kwestia, nie wiem, jakiegoś zajmowania się tym systemowym złem seksualnym, które się pojawiło w Kościele, ale nie ma też prostej odpowiedzi na to, jak odpowiadać na potrzeby duchowe w sekularyzowanych zachodnich społeczeństwach. I to jest pewien dramat. To jest pewien dramat, dlatego mówimy, także słusznie, że to jest największy kryzys Kościoła rzymskiego od czasów reformacji.
Ten spoczynek w Duchu Świętym, pentekostalizacja, moim zdaniem dlatego znajdują tak wiele miejsca w Kościele Rzymskim, bo wydają się wielu taką odpowiedzią, takim no, oczywistą, znaczy na te potrzeby można w taki spektakularny, w cudzysłowie spektakularny sposób odpowiadać. Oczywiście pewnie jest to ślepa uliczka. Inna sprawa, że pentekostalizm, no po pierwsze nie narodził się wczoraj, tylko już jest pewną taką formacją, prawda, no, która w ciągu celu XX wieku postępowała i w Kościele Rzymskim, także po Soborze Watykańskim II znalazła swoje miejsce, ale to, co mówimy jakby o tej magii, czy quasi magii, prawda, chrześcijańskiej, no, są spory, które się toczą właściwie od I wieku, powiedzmy sobie szczerze, od początku chrześcijaństwa. U ojców Kościoła mamy nieustanne utyskiwania na to, że jakieś praktyki magiczne wchodzą do Kościoła. Chrześcijaństwo z drugiej strony przez pogan jest nazywane zabobonem, prawda, i dochodziło do nieustannego ścierania się jakby tych dwóch opinii, ale mamy też mnóstwo przykładów właśnie na stosowanie jakby, znaczy na przyjmowanie czegoś, co było naturalne dla religii niechrześcijańskich, no, tych właśnie praktyk magicznych, ich absorbowanie w chrześcijaństwie przez długie wieki. Bywały okresy jakby takiego intensywnego wzmożenia w tej kwestii. W okolicach reformacji, przed reformacją, prawda? To, że tam się pojawia młot na czarownicę pod koniec XV wieku nie było sprawą przypadkową. To, że w XVI wieku już po wystąpieniu Lutra mamy jakby wzmożenie, prawda, polowań na czarownicę nie tylko w świecie katolickim, ale przede wszystkim w protestanckim, też jest charakterystyczne. Więc są po prostu pewne takie momenty dziejowe, gdzie ze względu na pewne wzmożenie duchowe i kryzys Kościoła tego typu przypadki, czy tego typu, prawda, formacje, jak obecnie pentekostalizm, są przyjmowane powszechnie jako remedium, czy quasi remedium, czym one do końca nie są, bo rzeczywiście tu się zgadzam z Tomaszem, że to jest taki trochę fałszywy, czy prosty mistycyzm, taki łatwy do zaabsorbowania. To ja chciałem teraz, żebyśmy spojrzeli na krótki materiał, jakbyś Krzysztofie przygotował. Ojciec Daniel Galus, apel o modlitwę za Polskę. Ten materiał pokazuje coś, co mi się wydaje też jedną z cech naszego tego kościoła katolickiego w Polsce, mianowicie, że on jakby przestaje być katolicki w rozumieniu tego słowa takim, że to jest powszechne. Ponieważ ten kościół się robi jakby nie tylko narodowy, ale wręcz nacjonalistyczny. To znaczy jest to pewnego rodzaju zaprzeczenie idei tego powszechnego kościoła. Krzysztofie, czy możemy na to spojrzeć? Miłość i miłosierdzie Jezusa! W imieniu całej wspólnoty i swoim z całego serca zapraszamy Was do inicjatywy modlitewnej za naszą ojczyznę, za Polaków, którzy są w naszym kraju i na całym świecie. Dziękując Panu Bogu za 100 lat odzyskania niepodległości i prosząc za wstawiennictwem Matki Bożej, Królowej Polski, jej niepokalanego serca, ale także również tutaj stojąc przy domie świętego ojca Pio, którym wychował się, żył, i również prosząc za jego wstawiennictwem, aby obfite łaski spłynęły na nasz naród. Również za przyczyną modlitw, które będziemy my wszyscy, którzy jesteśmy odpowiedzialni za Polskę, kochamy też Kościół w Polsce i Kościół powszechny. Dlatego zachęcamy właśnie, żebyście się modlili jak najwięcej, szczególnie poprzez różaniec, poprzez nowennę pompejańską, bo Maria Królowa Różańca Świętego z Pompeji szczególnie nam też pragnie w tym dziele błogosławić. Wiele wspólnot jest to zaangażowanych, wiele osób świeckich, wielu kapłanów i proszę, abyście również i w to dzieło się włączyli na również ten czas modlitwy za ojczyznę. Błogosławię Wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Bogiem. Właśnie, ja pamiętam, byłem na wycieczce kajakowej z młodym jezuitą, który przyjechał z Anglii na wakacje do Polski. To było już dawno temu, to było jeszcze w latach 80. I on, patrząc na polską religijność, miał takie wrażenie, że to w ogóle nie ma wiele wspólnego z tym kościołem, do którego on próbuje wejść. Że to nie jest już kościół powszechny, tylko to jest jakiś narodowy odłam, taka jakaś schizma. A to było jeszcze w latach 80.
No to który z panów nam może coś na ten temat powiedzieć? Czy ten kościół polski jest inny niż te kościoły za granicą? Czy katolicyzm w Polsce jest naprawdę tak różny? Ja pamiętam francuskiego duchownego, który mówił, że jak został proboszczem we Francji, wyjechał z Polski, dlatego że tutaj jakoś nie pasował, to mu biskup powiedział, czarnoskóry zresztą, że nie może się interesować pieniędzmi parafii, nie może pytać na spowiedzi o sprawy erotyczne, a generalnie nie powinien nikogo zmuszać do spowiedzi, ponieważ komunii udziela się po prostu ludziom, którzy przychodzą do kościoła i katolikami są ci, którzy korzystają z kościoła dwa razy. W momencie, gdy biorą ślub, ewentualnie chrzczą dzieci i na pogrzebie. I miał cztery parafie, w każdej po trzech, czterech wiernych. To było w Prowansji we Francji. No to powiedzcie, jak to jest? Widzę, że Andrzej Kobyliński w tej sprawie chce się wypowiedzieć. Tak, konieczny jest komentarz, gdy chodzi o postać księdza Daniela Galusa. To jest bardzo znany w Polsce duchowny katolicki. To jest założyciel pustelni w takiej miejscowości Czatachowa na terenie archidiecezji częstochowskiej i od kilkunastu lat do tej pustelni, do ojca Galusa pielgrzymowały z całej Polski setki tysięcy katolików. Kilka tygodni temu ta pustelnia została skasowana, zamknięta przez władze archidiecezji częstochowskiej. Za bardzo nie wytłumaczono ludziom wierzącym, związanym z tym ośrodkiem, dlaczego zamknięto tę inicjatywę religijną. W związku z tym mamy ogromną dezorientację, która dotyczy kilkuset tysięcy ludzi związanych z ojcem Danielem Galusem, ale takich postaci oddziałujących na setki tysięcy polskich katolików będziemy mieć w Polsce jeszcze wiele. To będzie chociażby ojciec Pelanowski, to będzie ksiądz Natanek. Można by długo tę listę jeszcze ciągnąć i to są zupełnie nowe zjawiska życia religijnego w naszym kraju, gdy chodzi o Kościół katolicki. I ja w moich opracowaniach naukowych czy publicystycznych stawiam taką cezurę roku 2007. To znaczy oczywiście także przed rokiem 2007 były w Polsce różne zjawiska, które mogły budzić różnego rodzaju wątpliwości. Natomiast taka fala ogromnych zmian wlewa się do naszego kraju w okolicach roku 2007. Dlaczego? Ponieważ od roku 2007 po Polsce zaczyna pielgrzymować duża grupa mówców zagranicznych z Afryki, z Azji, z Ameryki Południowej. Takie najbardziej znane nazwiska to chociażby ksiądz John Bashawora z Ugandy, czy ksiądz James Maniakal z Indii i tak dalej, i tak dalej. I ci nowi speakerzy, ci kaznodzieje od roku 2007 zaczęli w Polsce oddziaływać poprzez stadiony, poprzez wielkie hale sportowe, poprzez internet, poprzez telewizję, poprzez radio na kilka milionów polskich katolików, głosząc treści religijne o charakterze synkretycznym. Można je podpiąć pod globalny proces uzielonoświątkowienia chrześcijaństwa, czyli pentekostalizacji. W konsekwencji po roku 2007 w Polsce nastąpiła głęboka zmiana, gdy chodzi o religijność katolicką. To właśnie tutaj zaczęły się pojawiać masowe egzorcyzmy. To nagle zaczęto mianować w polskich diecezjach bardzo wielu egzorcystów. To tak naprawdę dopiero po 2007 roku na skalę masową zaczęto promować spoczynek w duchu. Dopiero tutaj wielką karierę zrobiła woda egzorcyzmowana, czy olejek egzorcyzmowany, czy wiele innych dziwnych praktyk religijnych, które wlały się do Polski szerokim nurtem z Azji, z Afryki,
czy z Ameryki Południowej. W związku z tym, jeśli właśnie mówimy o księdzu, ojcu Danielu Galusie, to można powiedzieć tak, on jest świetną egzemplifikacją tego procesu zmian polskiej religijności katolickiej po roku 2007 i to jest główny nurt. To nie jest margines, to jest główny nurt akceptowany przez znakomitą większość polskich biskupów katolickich, władze większości diecezji, prawie 100% polskiego duchowieństwa katolickiego utożsamia się z tą nową religijnością, która do Polski wlała się w roku 2007. Ja mówię tutaj dość takie stanowcze sądy, ale jestem na froncie tej bardzo bratobójczej wojny. To jest bardzo ostra, bardzo taka intensywna wojna, ja to nazywam wojną religijną, którą prowadzą między sobą katolicy w Polsce mniej więcej od roku 2007. I oczywiście też pewnym elementem tej nowej religijności będzie to, o czym ty, Konradzie, przed chwilą powiedziałeś, czyli taki nurt lekko mesjanistyczny, ten polski mesjanizm romantyczny trochę powraca w tej nowej religijności. To będzie pewna cecha specyficzna właśnie tego uzielonoświątkowienia polskiego katolicyzmu, to znaczy dla liderów tego nurtu jest czymś oczywistym przekonanie, że oto dokonuje się na naszej polskiej ziemi wielkie dzieło Boże, to znaczy, że Polska właśnie ma przeżyć swoje narodowe nawrócenie dzięki tym spikerom zagranicznym. Później ma Polska właśnie nawrócić Europę, a Europa nawróci świat. I dopiero w tym kontekście lepiej rozumiemy to, co działo się kilka razy w Warszawie na Stadionie Narodowym, gdy chodzi o rekolekcje narodowe w roku 2013, 2015, 2017. No te rekolekcje dla polskiego narodu głosił ksiądz John Bashabora z Ugandy. No warto posłuchać się części tych wypowiedzi, które czasami naprawdę były no, kompletnie nonsensowne, ale tego słuchała cała Polska, nie tylko katolicka, także główne media publiczne, prywatne. Przecież tak naprawdę no, nikt tego nie poddawał analizie, ani polski świat akademicki, ani polscy dziennikarze, ani specjaliści od filozofii religii czy etnografii. No, prawie cała Polska patrzyła z zachwytem na to, co się działo na Stadionie Narodowym, nie poddając rzeczowej analizie no, bardzo głębokiego zwrotu w polskiej religijności. W związku z tym być może nadszedł czas, mamy rok 2021, być może warto jednak powrócić do konieczności takiej głębszej analizy tego, co się stało z polską religijnością, głównie katolicką, ale także chrześcijańską na przestrzeni ostatnich lat. No mówiąc nieskromnie, ja temu poświęciłem kilkanaście obszernych artykułów naukowych, kilkadziesiąt publikacji o charakterze publicystycznym, no ale trochę się poskarżę, czuję się na tym froncie kompletnie osamotniony i trochę szkoda, że ta niezwykle ciekawa problematyka no niestety interesuje tak bardzo niewielu badaczy. Dziękuję ci bardzo. Ja tutaj na chwilkę chciałem parę słów. Po pierwsze, jest rzeczywiście tak, jak Andrzej Kobyliński powiedział, jest jednym z tych stosunkowo nielicznych duchownych, zarazem będąc profesorem, który w tej sprawie prowadzi badania. Ale nie jest do końca prawdą, że nie było pewnego rodzaju usiłowań w zakresie poznania tego zjawiska. Otóż ja tutaj powiem, że zaczynając pracę nad filmem na temat opętań i egzorcyzmów w 2012 roku, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem, co to jest, jak to zjawisko wygląda i nie do końca rozumiałem właściwie, o co chodzi, pojechałem do Krakowa i tam poznałem profesora Zbigniewa Paska, który mi wytłumaczył, jakie są źródła. Byli ludzie, ale właśnie w kręgach akademickich, którzy takie badania prowadzili. I chciałem teraz na chwilkę, potem będzie Tomasz Puchalski, bo się zgłaszał, ale najpierw chciałem na chwilkę oddać
głos Zbigniewowi Paskowi, ponieważ jemu zawdzięczam moją wiedzę na temat w ogóle źródeł pentekostalizmu, jak się narodził ten Kościół Zielonoświątkowy i skąd się to w ogóle wzięło. Zbyszku, czy mogę na chwilkę cię poprosić o krótką, ale taką jasną wypowiedź na ten temat, bo dzięki tobie ja rzeczywiście się wiele dowiedziałem. Myślę, że odbiorcy by chcieli poznać to z twoich ust. Ja nic nie słyszę. Czy słyszymy? Już wyłączyłem mikrofon, już teraz jest lepiej, przepraszam. Ruch zielonoświątkowy rodzi się ponad 100 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Wyrasta z duchowości czarnej, czarnoskórej ludności Ameryki Północnej. Polega na entuzjastycznym, żywiołowym przeżywaniu spraw wiary. I to, co go łączy z katolicyzmem, to jest bardzo mocny nacisk na zwłaszcza z polskim katolicyzmem, to jest bardzo mocny nacisk na mirakularyzm, czyli na cudowność. Nie ma fałszywej mistki. To pojęcie tutaj nawiązuje, będę polemizował z przedmówcą, ale wtedy nasza rozmowa będzie może ciekawsza. Z punktu widzenia ludzi wierzących, mistyka to jest objawienie, to jest znak, to jest bezpośredni kontakt z Bogiem. Zielonoświątkowcy praktykują codzienny, bezpośredni kontakt z Bogiem. Dla katolicyzmu tradycyjnego, nasz katolicyzm wyrasta z sarmatyzmu, z baroku, jest teatralny, maryjny, masowy i mesjański, mogę do tego wrócić i to uzasadnić. Zielonoświątkowcy spotykają się z tym, że w ogóle wybuch pentekostalizmu w skali świata pokazuje, po pierwsze, w wypadku społeczeństw zachodnich tęsknotę za taką religijnością, oczywiście to zależy od warstw, prawda? Nie wszystkie warstwy zależą od kompetencji kulturowych, a trzeci świat przyjął to z ogromnym aplauzem. A w Ameryce Południowej kryzys kościoła, nie religii, to trzeba rozróżnić. Musimy to rozróżnić, mamy jeszcze godziny. Kryzys religii, kościoła czy chrześcijaństwa. Kryzys kościoła w Ameryce Południowej polega na tym, że katolicy południowoamerykańscy jakby niechętni do temu rozwiązaniu, jakie Kościół tam proponuje, a więc temu sojuszowi z posiadaczami, potępieniem teologii wyzwolenia, przychodzą na protestantyzm zielonoświątkowy właśnie. 10-20% w Chile, to jest główny moment, to jest główny kierunek konwersji. W Afryce te konwersje idą w stronę islamu. Islam z południa, z północy Afryki schodzi w dół, ponieważ katolicyzm kurczowo trzyma się monogami, a w tym systemie kulturowym, jaki mamy w Afryce, monogamia się po prostu nie sprawdza. Pierwsza żona prosi męża, żeby wziął drugą, ale to są jakby regionalne, kulturowe uzależnienia tego, z czym boryka się katolicyzm w skali świata. Pentekostalizm dociera do nas i tak żywiołowo tutaj się spotyka, ponieważ jest przedłużeniem cech naszej religijności, naszej, mówię, polskiej, katolickiej, tradycyjnej, ludowej właśnie, w której to, że można dotknąć świętości, że można poczuć, że Bóg jest, że On wskazuje objawienia na szybie, na chuba, na drzewie i tak dalej. To jest coś, czym polski katolicyzm bardzo intensywnie żyje. Księża to potępiają, ale to on sobie kwitnie. No to pół wieku temu Stefan Czarnowski opisywał kondycje i magiczne, rozliczne magiczne praktyki ludu katolickiego. One się mają całkiem nieźle. Kryzys, skoro już jestem przy głosie, zgłaszałem się dużo wcześniej, ale kryzys Kościoła w Polsce polega przede wszystkim na zderzeniu dzisiejszej współczesnej mentalności Zachodu, kryzys w Polsce, ale także na Zachodzie, która zaczyna przyzwyczajać się do transparencji, otwartości, jawności reguł życia organizacyjnego z tym kształtem Kościoła, który ukształtował się w średniowieczu i w dawnych czasach, który jest niejawny, scentralizowany, a na dodatek uważa, że instytucja z definicji jest święta. To znaczy biskupi mają stałą asystencję Ducha Świętego. Rozliczne przykłady tego, że tak nie jest, upadku moralnego, które media ujawniają, wprowadzają konfuzję, która powoduje, no, że zaczynamy mówić o kryzysie. W moim przekonaniu kryzysu Kościoła jeszcze w Polsce nie
nie ma, ponieważ nie ma gwałtownego spadku deklaracji wiary. Młodzi odchodzą od Kościoła, ale to kwestia pokolenia i dopiero wtedy dotrze ten kryzys do Kościoła. Nie ma tego, co stało się w Irlandii. Tam był kryzys. W ciągu 3 lat poparcie do Kościoła spadło z 80 do 40-30%. To jest kryzys. To jest naprawdę załamanie tego, co jakby no status quo Kościoła, tego, czym katolicyzm jest dla kultury irlandzkiej. Polacy no niestety nie widzą alternatywy. Życie obyczajowe, te wszystkie rytuały przejścia są tak ściśle związane z Kościołem, z przestrzenią kościelną, że właściwie mamy w krwi to, że pobłażliwie patrzymy na grzeszki księży, księdza proboszcza i różne rzeczy, a równocześnie no, musi być Kościół, musi być biała suknia, musi to wszystko się odbywać w Kościele, więc będziemy chodzić do Kościoła, mimo że go nie akceptujemy. Dzieci są pewnym tabu i bardzo interesujące będę oglądał, jak jakby te kwestie pedofilii zostaną rozwiązane, jakie będą procedury. Nie ma, w moim przekonaniu, kończąc już, wrócę do tego Konrad mnie przywołał, czyli do pentekostalizacji katolicyzmu. Pentekostalizacja, możemy ją etykietyzować, że to jest fałszywy mistycyzm, ale chcę powiedzieć, że katolickim kryterium prawdziwości mistyki jest to, czy jest zgodna z czy jest zgodna z nauczaniem Kościoła. No ale załóżmy, że chodzi o zgodność z Ewangelią. Jest świadectwo życia, tak bym powiedział. Czyli prawdziwym Bożym człowiekiem jest ten, który żyje w zgodzie jakby z ewangelicznym duchem. Jego życie jest, jego słowa są zgodne z tym, co robi. I zielonoświątkowcy to uzyskują. Katolicy nie. I dlatego dokonuje się ten przepływ, dokonuje się ten proces, o którym mówimy. To, że księża przyjmują religijność pentekostalną, bo ona jest remedium na ten rozdęty instytucjonalnie wymiar katolicyzmu, który okazuje się dla niego pułapką zabójczą, ślepą pułapką i w bólach będzie musiał się z tego wycofać, bo wszyscy socjologowie, których ja tu tylko mogę cytować, mówią, że Kościół przyszłości to nie jest Kościół dziedziczony, Kościół tradycji, Kościół przyszłości jest Kościołem z wyboru. Zobaczymy, tak jak w Irlandii. Polacy jeszcze nie wybierają. Dziękuję, już długo mówiłem. Panowie, to ja proponuję teraz krótką muzyczną przerwę, żebyśmy odetchnęli od spraw duchowych, wiary i po prostu przez chwilę odpoczęli, a potem znowu będzie ciekawie. Krzysztofie, czy możesz nam coś ładnego puścić?
Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich naszych odbiorców, tych, którzy dopiero teraz się włączyli. Ja się nazywam Konrad Szałajski. To jest program Na Wspak w ramach Resetu Obywatelskiego. Naszymi gośćmi dzisiaj są eksperci, którzy pomogą czy pomagają zrozumieć, na ile Kościół katolicki przeżywa kryzys w Polsce i na świecie i czy rzeczywiście przeżywa i co dalej będzie. Są to ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, ksiądz biskup Tomasz Puchalski, profesor Zbigniew Pasek i redaktor teolog więzi Sebastian Duda. Czekamy jeszcze na pojawienie się jednej gościni, a na razie wracamy do naszej rozmowy i chciałem zadać pytanie, które wypływa z komentarzy i takich pytań, wniosków naszych odbiorców. Na ile te praktyki, które obserwujemy, bo dzisiaj one się namnożyły, które profesor Pasek związał w ogóle z polską religijnością jeszcze z czasów sarmackich, a obecnie one są niejako powtórzeniem rytuałów zielonoświątkowych. Na ile to jest coś, co jest nam obce, a na ile właśnie wynika z polskiej tradycji i gdzie jest granica pomiędzy magią, wiarą i religią? Bo trudno uciec od tego pytania w momencie, kiedy mówimy o instytucji Kościoła. Ja mam świadomość, że każdy z panów może inaczej odpowiedzieć, bo inny punkt widzenia ma duchowny, który pełni posługę, jak to się nazywa w języku kościelnym, a inny punkt widzenia ma religioznawca czy teolog. Ale chciałem, żebyśmy spróbowali naszym odbiorcom coś na ten temat powiedzieć, no tak, żeby to pole, na którym się poruszamy, było jasne, bo przecież religia dotyka właśnie tych spraw. I za chwilę zresztą jest pewien materiał filmowy, ale może najpierw posłuchajmy, co na ten temat możecie panowie nam powiedzieć. Magia, wiara, zabobon, gdzie tu jest, czy jest możliwy intelektualny katolicyzm, czy to zawsze musi się wiązać właśnie z takimi paramagicznymi zachowaniami, które obserwowaliśmy w momencie, kiedy ksiądz dokonywał aktu nakładania rąk, co owocowało upadkami i sam nie był pewien, czy to działa demon, czy Duch Święty i tak dalej. No, kto pierwszy nam w tej sprawie może coś powiedzieć? Prosimy biskupa Tomasza. Tomasz, słucham. Od razu chciałbym powiedzieć, że moje kościelne sumienie już tutaj się odezwało jak i hierarcha, to znaczy pierwszy raz ktoś w ten sposób do biskupa z naszego kościoła się zwraca, bo rzeczywiście raczej unikamy tego typu terminologii u nas, stąd Tomek po prostu i tak będę się bardzo cieszył. Odnośnie tego pytania, ja mam wrażenie, że pentakostalizacja, czy cały ten ruch pentakostalny, ewangelikalny szerzej, który wchodzi do różnych kościołów też tradycyjnych, historycznych, to jest stary problem. Problem, o którym pisze święty Paweł w swoich listach. Problem gnozy po prostu. Oczywiście gnoza z punktu widzenia chrześcijańskiego, czy teologii chrześcijańskiej będzie inaczej oceniana zapewne niż z punktu widzenia religioznawcy. Ale chrześcijanie od samego początku mają z gnozą problem. Ponieważ gnostycy co do zasady mieli problem z materią, a chrześcijaństwo jest o tym, że Bóg stał się człowiekiem. Trudno jest pogodzić te dwie rzeczywistości. Konfliktu duch-ciało z przesłaniem chrześcijańskim, który mówi, nie ma tego konfliktu. Bóg działa na naturze, ciało, cielesność, materialność jest dobra, Bóg stworzył materię, ona jest dobra. I myślę sobie, że to jest jakiś problem chrześcijaństwa bardzo globalnie. Znowu, ja nie będę i nie chcę mówić tutaj tylko i wyłącznie o kościele rzymskokatolickim, nie jestem rzymskim katolikiem i nie czuję się uprawniony do jakiejkolwiek oceny tego kościoła, więc będę mówił szeroko. Sam miałem okazję studiować razem z ewangelikalnymi chrześcijanami, w tym z zielonoświątkowcami. I pamiętam nasze wykłady właśnie z gnozy i z Jezusa w apokryfach, tego jak gnostycy przedstawili Jezusa. Pamiętam komentarz jednej z moich koleżanek z jednego z wolnych kościołów w Polsce, która powiedziała, słuchając pewnej wypowiedzi gnostyków na temat Jezusa, powiedziała, no ale przecież w moim kościele tak uczą. Mam wrażenie, że my wracamy w chrześcijaństwie trochę do tego problemu, może on zawsze był, może nigdy nie zniknął,
właśnie gnostycyzmu. On jest dzisiaj, myślę sobie, też dużo szerszy niż samo chrześcijaństwo, bo gnostycy to też ci, one, cały ruch był bardzo szeroki i różnorodny. Ale można by wskazać na jedną taką wspólną cechę, to znaczy posiadanie pewnej tajemnej wiedzy. Wiedzy, która nie jest dostępna wszystkim. Pewnej duchowości, która nie jest dostępna wszystkim. Myślę sobie, że cały ten ruch, dzisiaj też związany z płaską ziemią, z antyszczepionkowcami, z chipami, które są razem ze szczepionką na COVID nam dostarczane, on jest trochę związany właśnie z takim nowym gnostycyzmem, to znaczy przekonaniem ludzi, że oni tego nie chcą, bo mają jakąś tajemną wiedzę, często związaną z filmikami na YouTubie, z pomarańczowymi czy żółtymi napisami. Ale to jest współczesna gnoza i myślę sobie, że dopóki chrześcijaństwo to tradycyjne, ortodoksyjne, nie przywróci takiej dobrej teologii materii, to będziemy mieli z tym problem. Ja widzę, że profesor Pasek bardzo chce skomentować twoje słowa, Tomaszu. W związku z czym prosimy religioznawcę. Jeśli można, postaram się krótko, bo już i tak za bardzo jestem aktywny, ale absolutnie nie mogę się zgodzić, że zielonoświątkowcy to gnoza. Może uprościłem moje mówienie. Otóż religijność ruchu zielonoświątkowego wyrasta z religijności czarnej ludności, czarnych chrześcijan, czarnych protestantów. W religijności czarnych ludów Afryki to, że duch działa, musi być widać. I są nowotestamentowe wzorce, które ci pobożni baptyści nawracający się na zielonoświątkową praktykę odkryli. Listy Pawła pokazują nam charyzmaty nadnaturalne, epifanijne, mocne, modlitwę w językach, prorokowanie i tak dalej. Wystarczy poczytać te listy. Jest mowa o chrzcie w Duchu Świętym, o charyzmatach. To wszystko zostaje razem spięte w pewną doktrynę, połączone z praktyką, na którą bardzo mocno akcentuje się to fakt, że Bóg działa, że Bóg działa teraz i to widać. On nie pojawia się okazjonalnie, cuda nie są jakoś rozproszone. Nowy Testament, mówią zielonoświątkowcy, mówi o codzienności chrześcijańskiej i my tą codzienność praktykujemy. Tu jest siła ruchu zielonoświątkowego. W tym, w tej codziennej religijności łączy się ten typ wiary z naszym polskim katolicyzmem. Gnoza, gnostycyzm. Ja nie łączyłbym to z kwestiami natury, raczej chcę zwrócić uwagę, że zbawienie dla gnozy bierze się w poznaniu. Czyli jeśli poznasz, jaka jest twoja kondycja, kondycja świata, prawdziwe zasady świata, będziesz zbawiony. W chrześcijaństwie zbawienie bierze się w ofierze, w to, że przyjąłeś wiarą ofiarę Chrystusa i ta łaska cię jakoś obejmuje. To są dwie różne procedury. Myślę, że to nie chcę jakby kierować naszą rozmowę w innym kierunku, ale jednym z współczesnych tendencji rozwoju religijności jest to, że ludzie tracą wiarę w to, że ofiara może kogokolwiek, jakkolwiek sprawowana, może im coś przynieść w sensie duchowym. Coraz więcej osób ogarniętych właśnie nową duchowością, New Age'em, o New Age jest pejoratywne, słowem, wolę używać nowa duchowość, wierzy w to, że to poznanie, raczej po buddyjsku właśnie, raczej zgodnie z tym, co religie Orientu mówią, że to poznanie siebie, świata da im polepszenie ich kondycji. Także to ostateczne, to najważniejsze. To jest pewna redukcja, ale z drugiej strony jest pewniej. Już kończę, bo widzę, że zgłasza się kolejny rozmówca. Dziękuję. To prosimy Sebastiania, ale nie za długo, bo mam przygotowany materiał filmowy, więc... Dobrze, ja tylko nawiążę do tego, do czego ty nawiązałeś na początku i widzę, że tutaj szereg wypowiedzi także naszych widzów tego dotyczy. Jaka jest różnica między magią i religią, zapytałeś, i czy to w ogóle jest do przeprowadzenia? Otóż różnica nawet jest historycznie jakby uchwytna, czy kiedy to pytanie się pojawiło, jako pewna rzeczywistość. Protestanci w XVI wieku zarzucali katolikom właśnie, że to nie jest religia, tylko magia. A na czym miała polegać ta magia? Na pewnych jakby czynnościach, które mają coś od Boga wymusić, tak? Pewnych rytuałach, które mają pewną moc sprawczą. Podczas gdy oczywiście protestanci opierali się, no, za Lutrem tutaj, na listach Pawła, że zbawienie przychodzi przez wiarę, a nie przez to, że będziemy wykonywać pewne gesty, pewne rytuały. To właśnie nazywano magią. I właściwie no, ta definicja się utrzymuje nawet do tej pory. Ona gdzieś tam funkcjonuje także w antropologii, chociaż uważa się, że jest ograniczona już w tym momencie. Tu
pojawiają się też wśród widzów pytania, prawda, o to, no, jakie demony, jak to wygląda, jakie cuda przede wszystkim. Jeszcze raz podkreślę, to jest od samego początku chrześcijaństwa. Dla chrześcijan, na przykład dla ojców Kościoła, też było bardzo ciekawe pytanie. Uzdrowienia miały miejsce także w świątyniach pogańskich. Jak nie wiem, ktoś sobie pojedzie do Epidauros w Grecji albo do Pergamonu w Turcji obecnej, w Azji Mniejszej, tam są świątynie, tam resztki świątyń, a tak właściwie takie szpitale, sanatoria, skomplikowana była instytucja poświęcona Asklepiosowi. To był Bóg, prawda, który uzdrawiał i mamy mnóstwo świadectw pogańskich uzdrowień. No. Więc dla chrześcijan był pewien problem, kto uzdrawia oczywiście i ojcowie Kościoła musieli na to odpowiedzieć. I oni uznawali rzeczywistość uzdrowień pogańskich, tylko mówili, że to są właśnie demony, że to szatan się posługuje jakby tymi rytuałami, tymi praktykami. Natomiast u nas oczywiście, u nas w chrześcijaństwie, w obrębie chrześcijaństwa to działa Bóg. I w związku z tym to jest jakby tylko takie dodatkowe wsparcie dla wiary, ale ta wiara jest jakby tematem, motywem centralnym. Tak? Więc jeszcze raz, magią jest każda czynność, która ma na celu wywołanie Bożej reakcji bez jednoczesnej postawy czci i uległości. No, czy to jest jakby dobre rozróżnienie, to jest, czy wystarczające? Dobre może jest, a czy jest wystarczające, to jest inna sprawa. Możemy to pociągnąć później. To mam pytanie teraz do Andrzeja Kobylińskiego. Czy zechce dołączyć do tych wypowiedzi i skomentować, czy też obejrzymy materiał, który ma nam dać, że tak powiem, inspirację do dalszej refleksji w tym temacie? To tylko bardzo krótko, bo wcześniej już zabierałem głos, żeby tutaj był sprawiedliwy podział czasu, który mamy do dyspozycji. Jedna kwestia. Skąd się wzięło w ostatnich latach tyle magii i zabobonu, gdy chodzi o Polskę, polski katolicyzm, polskie chrześcijaństwo, czy także wiele innych krajów w Europie, w Azji czy w Afryce. Oczywiście będą pewne elementy stare, jak świat obecne w starożytności czy w wiekach średnich, ale jest też pewna specyfika ostatnich 20 czy 25 lat. To jest oczywiście trzecia fala rozwoju ruchu pentekostalnego. Mamy w dziejach ruchu pentekostalnego trzy fale, pierwsza, druga, trzecia. I ta trzecia, która rozpoczyna się tak mniej więcej w latach 90. XX wieku, otóż jej specyfiką jest zmiana chrześcijan pentekostalnych do pobożności ludowej. Wcześniej, na tych dwóch wcześniejszych etapach rozwoju, chrześcijanie pentekostalni byli bardziej, można powiedzieć, luterańscy, bardziej przywiązani do lektury Pisma Świętego i mieli dość krytyczne podejście do szeroko rozumianej pobożności ludowej. Natomiast trzecia fala ruchu pentekostalnego to jest takie otwarcie wrót tak naprawdę na wszystko. I tutaj mamy w pewnym sensie zupełnie nową formę właśnie synkretyczną. To znaczy tak naprawdę trudno powiedzieć, czym jest ta trzecia fala, czym jest tak zwany właśnie ruch neopentekostalny, ile on ma jeszcze wspólnego z chrześcijaństwem, czy on ma tak naprawdę wiele wspólnego z tym pierwotnym ruchem pentekostalnym? No, tych pytań jest wiele. Specyfiką właśnie tej trzeciej fali jest synkretyzm religijny, to znaczy wymieszanie tak naprawdę wszystkiego ze wszystkim, a szczególnie wymieszanie różnych elementów zabobonnych, magicznych, pochodzących z religii pierwotnych Afryki, Azji czy Ameryki Południowej. I to wszystko w pewnym sensie wlało się do Polski w ostatnich latach i w dużym stopniu zmieniło naszą polską religijność. Dziękuję Ci bardzo. To teraz ja bym chciał, żebyśmy obejrzeli, Krzysztofie, zwracam się do naszego realizatora, mały materiał filmowy pokazujący praktykowanie no, tego rytuału, który miałem możliwość obserwowania przez kilka lat. To jest materiał, Krzysztofie, pod tytułem Walka z szatanem, trailer, minuta 28 sekund. Jak będziesz gotowy, to proszę, puszczaj.
Diabeł, zwany też szatanem, zwodzi cały świat oraz walczy z tymi, którzy zachowują Boże przykazania. Siostra zauważyła, że mam problem z dręczeniami i to było ewidentne, że mnie wykrzywiało, że oczy mi wychodziły z gałki. Usłyszałam, jak ze mnie wydobywa się taki bardzo wysoki, głośny i długi pisk. To jest nieprawdopodobne uczucie, to jest szok. I teraz pytanie, jak ja mogę pomóc? Tylu ludzi cierpi, gnębionych przez nieczyste duchy. Tylu ludzi potrzebuje pomocy. Jezus jest Panem. Maksymalnie dużo czasu zacząłem poświęcać na służbę duchową, służbę uwalniania. Jezus! Wyjdziesz z niego! W imieniu Jezusa! Z jego ciało! Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus, Twój Syn. Na 100% to, co tu jest na tym filmie pokazane, to jest manifestacja złego. Chciałbym powiedzieć, że premiera tego filmu miała miejsce 5 lat temu, także napisy pochodzą z trailera przygotowanego przez HBO z okazji tej premiery. Proszę nie myśleć, że to jest coś nowego. Ten film już istnieje na ekranie 5 lat. Ci, którzy chcą go zobaczyć, mogą go obejrzeć właśnie przez HBO. Istnieją także portale, które czasem go, nazwijmy to, delikatnie wypożyczają. Jeden z nich, gdzie próbowaliśmy prosić o zdjęcie, okazało się, znajduje się jego centrala w Moskwie. W związku z czym trudno było doprowadzić do tego, żeby prawo było przestrzegane. Namawiam wszystkich, jeśli chcą zobaczyć więcej, żeby obejrzeli film właśnie przez HBO, HBO Go, bo tam jest dużo, dużo więcej ciekawych rzeczy. Starałem się ten film zrobić możliwie obiektywnie, nie zakładając z góry, że znam prawdę, tylko korzystałem z wiedzy właśnie profesora Paska, ale nie tylko, księży katolickich, protestanckich, zielonoświątkowców, psychiatrów. Także jest to dosyć, tak powiedziałbym, dobrze wytłumaczone, na czym to zjawisko polega, skąd się wzięło. I ono nie jest czymś, co stanowi margines działania Kościoła katolickiego, zresztą nie tylko katolickiego, zielonoświątkowcy, którzy występowali, także praktykują uwolnienia. Oni to nazywają uwolnienia, to są w języku katolików egzorcyzmy, a dekret o powołaniu czy przygotowaniu egzorcystów w każdej parafii podpisał polski papież Jan Paweł II pod koniec XX wieku. To chciałem, żebyśmy teraz spróbowali zrozumieć. Ci, którzy film znają, no to mogą sięgać do informacji z tego filmu, a ci, którzy może niekoniecznie, to po prostu wiedzą, jakie jest zaplecze tej sprawy. Jak to jest możliwe, że w XXI wieku tego rodzaju rytuał jest praktykowany? Ja nie mówię o wierze religijnej, to jest odmienna sprawa. Ludzie mogą wierzyć w różne rzeczy. Natomiast czy rzeczywiście rytuał egzorcyzmu, który jest niesłychanie gwałtowny, niesłychanie przemocowy i w przypadku kilku osób, które poznałem, to mogły być sprawy prokuratorskie i to w dodatku ta przemoc była stosowana w stosunku do nieletnich. A mimo to jest to nie tylko praktykowane, ale w zasadzie nikt w tej sprawie nic nie robi. No to chciałem, żebyśmy o tym teraz porozmawiali, bo wydaje mi się, że to jest jeden z symptomów funkcjonowania religii w Polsce, bo Polska akurat pod tym względem przoduje, właściwie nigdzie indziej na świecie w tej formie, tym cywilizowanym, no powiedzmy w Europie, egzorcyzmów się nie praktykuje. Kto pierwszy w tej sprawie zechciałby się wypowiedzieć?
panowie milczą, więc może zgłoszę się tutaj znów do odpowiedzi. Myślę, że to, że Polska wyróżnia się, jak Konrad nam tutaj przedłożył, jeśli chodzi o ilość egzorcyzmów, pokazuje nam kondycję, czy też stan polskiej religijności ludowej czy masowej, bo przecież środowisko Tygodnika Powszechnego, a więc ten, nie wiem, intelektualny, nazwijmy go w cudzysłowie oczywiście intelektualny, ale nie ironicznie, ten cudzysłów nie jest ironiczny, katolicyzm nie przywiązuje takiej wagi do tego rodzaju manifestacji tamtego świata, tego ciemnego świata, prawda? Mamy bardzo wiele różnych nurtów katolicyzmu w Polsce. Nie? On, ja go próbowałem jakieś hasłowo kreślić wcześniej, no, nasze spotkanie nie jest miejscem, żeby tego to rozwijać. Myślę, że demoniczność z jednej strony, jakby uwrażliwienie na demoniczność, to nie jest tylko przeniesienie ze świata charyzmatycznego czy zielonoświątkowego, z tej trzeciej fali, o której tutaj mówiliśmy, dla której pytanie, skąd zło, jakby odpowiedź na to pytanie, skąd zło, brzmi następująco. To diabeł stoi za tym. Za naszymi problemami stoi diabeł. I to nie tylko za tymi poważnymi, ale za tymi najdrobniejszymi. Czyli to, że masz problemy z alkoholem, nie wiem, że spóźniasz się i tak dalej, to jest jakiś mały demon i trzeba położyć ręce, bo to jest odruch zielonoświątkowców. Jeśli dzieje się coś, jeśli jesteś chory, a opętanie czy te stany posesyjne, czyli że tobą zawładnął demon, wymagają wsparcia gminy, wsparcia braci, którzy kładą ręce, modlą się, aby temu człowiekowi pomóc. Nie? I teraz to jest coś, co jest bardzo bliskie myśleniu właśnie ludowemu katolicyzmowi, który jest stęskniony za cudownością, którą może dotknąć. Te cuda w wielkich sanktuariach maryjnych, w wielkich centrach pielgrzymkowych maleją, one się kurczą. Proszę zwrócić uwagę, jak maleje ilość cudów potwierdzanych w Fatimie czy w Lourdes. To jest ogromny spadek w dół. Jakby ironicznie lewicowi dziennikarze pytają, czyżby Bóg zapominał o ziemi. Nie? Nie, po prostu nauka, cud, przypominam definicję, to jest czasowe zawieszenie praw natury przez Boga. Nie? Ponieważ nauka idzie coraz dalej, wiemy, że prawa natury są takie, a nie inne i możemy wytłumaczyć, dlaczego różne uzdrowienia czy cuda dawniej nazywane cudami się dzieją i ta strefa cudu się kończy. Czy wyczerpuje. I to niepokoi właśnie tą ludową, masową religijność, właśnie taką może nieuformowaną mocniej czy głębiej, może tak pejoratywnie już określę polską religijność, tą możliwie najpowszechniejszą, tym swoim najliczniejszym, ona jest może tak bym powiedział, najbardziej reprezentowana, tak bym powiedział. I teraz oni znajdują w uzdrowieniach codzienne świadectwo tego, że Bóg jest i działa. Nie tylko w uzdrowieniach, w tym, że skoro Bóg nie działa, to chociaż demon działa. A ponieważ zło szerzy się, w związku z czym te praktyki jak boszobory na przykład, one wypełniają w sposób wspaniały lukę, która się wytworzyła. Racjonalizm wyeliminował cud, a oto przychodzi człowiek, który uzdrawia ludzi, który wypędza duchy i który ma taką moc duchową, że ludzie padają, prawda? Bo to padanie, które widzimy, to jest tylko zewnętrzny znak tego, że duch w danej społeczności działa. To buduje wiarę wspólnoty, a Paweł właśnie tak mówi o charyzmatach. Mówi o tym apostoł Paweł w listach, że charyzmaty mają budować wspólnotę. W związku z czym to, co widzimy, te wszystkie cuda, które widzimy, to padanie, te uzdrowienia, to, co widzimy na tych spotkaniach, to właśnie buduje wiarę maluczkich. Słowo maluczkich oczywiście metaforycznie tutaj traktuję. To jest przyczyna, dla której te ruchy tak intensywnie się rozwijają. A to, że one się rozwijają intensywnie, pokazuje tylko właśnie specyfikę polskiego katolicyzmu, specyfikę tego, że nadal pozostajemy w kręgu tej ludowej religijności. Ona jest wyparta, może wstydliwa, ale to dla nas, nie? Ale bynajmniej dla tych ludzi, którzy zapełniają te stadiony, to jest wspaniałe przeżycie. Oni przychodzą tam i widzą moc Bożego działania. Boży człowiek wypełnia z daleka, ale on wypełnia tą powinność. No może tyle na początek tej rozmowy. Prosimy najpierw może Andrzeja Koblińskiego, bo był pierwszy. Tak, może rozwinę ten wątek Zbigniewa, gdy chodzi o
naszą właśnie polską religijność na przestrzeni ostatnich lat, w jaki sposób ona wypełnia właśnie taką pewną lukę, gdy chodzi o potrzebę doświadczenia religijnego, gdy chodzi o potrzebę cudu czy uzdrowienia, ale chciałbym pójść troszeczkę w innym kierunku. Otóż zostawmy jakby na boku starożytność, wieki średnie, reformację, czy to, co było po reformacji. Spójrzmy tak tylko bardzo syntetycznie na wiek XX i na początek obecnego stulecia. Otóż w Polsce w wieku XX egzorcyzmy praktycznie zniknęły, praktycznie nie było przez 100 lat egzorcyzmów, a Polska no przecież była, można powiedzieć, piekłem, gdy chodzi o doświadczenie zła, gdy chodzi o dwie wojny światowe, gdy chodzi o obozy koncentracyjne, gdy chodzi o miliony Polaków, Polek zamordowanych przez dwa systemy totalitarne. To znaczy mamy pewien taki, no, można powiedzieć, paradoks. No jak to możliwe, że w momencie, gdy Polska była zalana przez zło, nie mieliśmy egzorcystów i nie mieliśmy egzorcyzmów. Natomiast gdy się w Polsce rozpoczęła demokracja, czas dobrobytu, wolności, no to nagle się pojawiła w naszym kraju armia egzorcystów i egzorcyzmy stały się czymś na porządku dziennym, praktykowanym w naszych wioskach czy w naszych miastach. No to jest pewna taka absurdalna sytuacja, która wymaga wyjaśnienia i oczywiście tutaj wyjaśnienie łączy się z trzecią falą rozwoju ruchu pentekostalnego, ponieważ zauważmy, że na nowo zaczynają się pojawiać egzorcyści i egzorcyzmy w latach 90. na niewielką skalę i to jest szczególnie ruch odnowy w Duchu Świętym i przejmowanie pewnych praktyk zielonoświątkowych. Natomiast moda swego rodzaju na egzorcyzmy i egzorcystów to jest dopiero wszystko po roku 2007, czyli po tej fali zagranicznych speakerów, mówców, po tych wielkich mszach na stadionach, po dotarciu do kilku milionów polskich katolików z nowym rozumieniem szatana, diabła i opętania, nagle rozpoczyna się w Polsce moda na egzorcyzmy. Czyli moja diagnoza jest następująca i to wynika z wielu moich publikacji naukowych, to znaczy w okolicach roku 2007 w Polsce wprowadzono nowe rozumienie diabła, demonów, złych duchów, opętania i w pewien sposób wytworzono potrzebę na uwalnianie ludzi z najczęściej fikcyjnych opętań czy zniewoleń. To znaczy w pewnym sensie najpierw przekonano ludzi, że diabeł jest wszędzie, w dużym stopniu kilka milionów katolików w Polsce zaczęło bać się szatana. Ja mam przed oczyma konkretne spotkania z roku 2007, 2008, 2009 czy 2010, gdy chodzi o Mazowsze czy inne polskie regiony. To znaczy w jaki sposób tworzono właśnie to zapotrzebowanie na nowe rozumienie szatana i złych duchów i jak w odpowiedzi właśnie wytworzono nowe formy uwalniania ludzi od zła poprzez właśnie egzorcyzmy czy modlitwy uwolnienia. I to właśnie w tym czasie, po roku 2007, nagle w Polsce mamy armię egzorcystów około 150. No były diecezje, w których wcześniej nie było ani jednego egzorcysty, natomiast po roku 2007 nagle ich było 7, 8 czy 9, to znaczy mieliśmy tutaj taki radykalny zwrot i ta fala w pewnym sensie ona przycichła kilka lat temu. Tutaj z pewnością częściowa dyskusja w mediach wokół tych kwestii, także tutaj pewnie nasze materiały, czyli teksty, czy to Zbyszka, czy twoje materiały filmowe, Konradzie, no to wszystko sprawiło, że zaczęto w Polsce mówić o tych kwestiach. Ja
miałem przyjemność wygłoszenia dwóch referatów w roku 2016 i w roku 2017 na posiedzeniach Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. Były to bardzo mocne wystąpienia. Ja w sposób bardzo ostry pokazywałem, w jakim sensie większość egzorcyzmów to jest psychomanipulacja, dlaczego to jest szkodliwe, dlaczego przede wszystkim należy zakazać tego rodzaju praktyk, gdy chodzi o osoby poniżej 18 roku życia. No, był wniosek Komisji Nauki Wiary przegłosowany jednogłośnie, żeby mój referat był powtórzony na posiedzeniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, ale niestety zwolennicy tej nowej religijności to moje wystąpienie zablokowali. Także to pokazuje, jak ostra jest ta wojna w Kościele katolickim. Natomiast ostatnich kilka lat to jest duże wyciszenie, natomiast pandemia koronawirusa to jest ogromne tąpnięcie tych nowych form życia religijnego. Także ostatni rok to jest prawie że całkowita nieobecność egzorcyzmów, egzorcystów. To znaczy te nowe praktyki, które do nas się wlały kilkanaście lat temu, w ostatnim roku w dużym stopniu praktycznie zniknęły. Jasne. Czy chciał jeszcze Sebastian do tego coś dodać? Tak, to chciałbym, jeśli mogę, dlatego że była tutaj mowa o cudach i o egzorcyzmach. Musimy zawsze pamiętać, że cuda, mimo że się ich jakby spektrum kurczy w Lourdes czy w Fatimie, są wpisane jakby w oficjalne procedury Kościoła katolickiego, a mam na myśli procedury beatyfikacyjne i kanonizacyjne. Nawet cud jest powszechny do tego, żeby kogoś ogłosić w Kościele katolickim błogosławionym bądź świętym. A musimy też pamiętać, że nikt nie ogłosił większej liczby świętych, prawda, niż polski papież Jan Paweł II. I do każdego, prawda, tego ogłoszenia był potrzebny cud, musimy sobie powiedzieć, i w przypadku beatyfikacji i kanonizacji. Więc nawet jeżeli po prostu postęp nauki, rzeczywiście tu się zgadza, no kurczy nam to spektrum cudów gdzie indziej, no to te oficjalne watykańskie procedury jakby umożliwiają. Pytanie po prostu, jakiego typu to są cuda. Są oczywiście pewne obserwacje i pewne badania na ten temat, ale wątpliwości pojawia się z każdym rokiem coraz więcej, także w samym Kościele, no, czy to w ogóle jest potrzebne. Co do egzorcyzmów, to uważam, że nawet jeżeli mieliśmy po 2007 roku, jak Andrzej słusznie mówi tutaj, wzmożenie w Polsce bardzo tego typu praktyk, to z tym wzmożeniem mamy do czynienia także gdzie indziej. Dlatego, że jak zauważyłeś tu, no, w XX wieku, traktować syntetycznie, problem właściwie nie istnieje nie tylko w Kościele w Polsce, ale on jest na poziomie Kościoła powszechnego bardzo rzadko podejmowany. Ja mówię tutaj o instytucjach watykańskich. To rzeczywiście pod wpływem jakichś takich tendencji, no nie wiem czy oddolnych, prawda, to także wchodzi do Watykanu, prawda. Jest jakieś takie wzmożenie, prawda, teologiczne i znaczy wzrost zainteresowania egzorcyzmami, także wśród teologów, których no, z tej najwyższych jakby instancji, prawda, i dykasterii watykańskiej. Ostatecznie no to Watykan organizuje także szkolenia dla egzorcystów teraz. Znaczy nie mówię o pandemii, bo rzeczywiście ze względu na niemożliwość fizycznego kontaktu, no to jak słusznie tutaj było powiedziane, no mamy do czynienia z tąpnięciem tego typu praktyk. Ale wydaje się, że jest jakby lekka przynajmniej promocja tego typu rzeczy, która czasami trafia na tak podatny grunt jak w Polsce, z powodów, o których tutaj też była mowa, czyli tego związku katolicyzmu ludowego z pentekostalizmem i z tymi tendencjami, prawda, nowymi, ale i gdzie indziej jest to w jakiś sposób zauważalne. No jest jeszcze kwestia tego, jak do tego ma się poznanie naukowe. Tutaj nie możemy tego rozwinąć mocniej. Była propozycja, żeby zaprosić może do resetu jakiegoś psychiatra. Od razu powiem tak, najogólniej mówiąc, że duża część psychiatrów, psychologów, prawda, specjalistów od psychologii klinicznej ma bardzo naturalistyczne podejście i uważa, no, że egzorcyzmy są pewną patologią, prawda, i w ogóle wskazywanie na opętanie jest niewłaściwe, dlatego że mamy do czynienia z pewnymi zaburzeniami psychicznymi. Ale są też tacy, od razu powiem, także w Polsce, teoretycy, prawda, głównie
specjaliści od psychologii głębi, często odnoszący się do psychoanalizy, czy to freudowskiej, czy jungowskiej, czy tam postjungowskiej, którzy uważają, że jak najbardziej i cuda, i egzorcyzmy, prawda, powinny być wyjaśniane w tym kontekście semantycznym, to jest kontekstem religijnym, i nie ma tu jakby żadnego motywu dyskwalifikującego ze strony takiego dyskursu psychoanalitycznego czy psychologii głębi. Jest po prostu, dopuszcza się tego typu interpretacje. Można by kiedyś o tym tutaj podyskutować. To myślę, że w sprawie egzorcyzmów będziemy jeszcze rozmawiali. Ja na koniec tego wątku chciałem pokazać moją książeczkę i gdybyś mógł, Krzysztofie, to przybliżyć tak, żeby wszyscy mogli zobaczyć. To jest powieść, którą napisałem w oparciu o to, co zaobserwowałem. Ci z Państwa, którzy mają ochotę pogłębić tę sprawę, znajdą tu mnóstwo ciekawych informacji. Dostępne jest w wydawnictwie Arbitro, które opiekuje się Resetem Obywatelskim. Przy okazji przypominam, że możemy tylko dlatego dzisiaj się tu spotkać i w ogóle te spotkania są możliwe tylko dzięki temu, że Państwo składacie ofiarę, tak jak w kościele na tacy, tutaj możecie robić to przez internet, inaczej po prostu Resetu nie będzie. Więc bardzo proszę tych, którzy wierzą, że to, co robimy, jest dobre, żeby tutaj swoją hojnością to w jakiś sposób udowodnili. A teraz chciałem, żebyśmy przeszli do takiego rozdziału, który może będzie bardziej, jakby to powiedzieć, optymistyczny. To znaczy, najpierw zaczniemy od czegoś, co chyba jest niebezpieczne, ale nie będę uprzedzał faktów. Mianowicie, Krzysztofie, chciałem, żebyś teraz puścił materiał Daniel Galus, zapoznaj się z aktualnymi informacjami Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi COVID-19. Czy możemy prosić o szybką projekcję? Ja pierwszy chcę nosić maseczkę, bo to jest na swoją odpowiedzialność, ale są takie przypadki, na przykład w jednym z krajów kilkoro dzieci umarło, dlatego że w szkole nosiło maseczki, więc no, można się tylko zatruć, nosząc maseczkę w kościele, czy tam gdzieś tutaj na zewnątrz. Więc taka moja prośba, żeby nie nosić, dla swojego zdrowia właśnie, dla swojego bezpieczeństwa, nawet na przede wszystkim też na... Dlatego, żeby modlić się wolności, w spokoju, z radością, a nie z maską na twarzy. No bo jak można wybić Pana Boga i nie da się po prostu. Wszystko będzie tłumione. Dźwięk się będzie wydobywał tak, jakby ktoś raczej Marii jakiejś na cmentarzu, niż jakiegoś człowieka, który wielbi w radości, wolności Pana Jezusa. Więc niektórzy chcą, żebyśmy wydawali w siebie jakieś właśnie pogrzebowe takie jęki. Dlatego chcą nas tak zgasić, tak. Zniewolić, tak, przeszkadzać nam się modlić. A my tutaj będziemy modlić się tak jak Pan chce, żebyśmy modlili się właśnie w taki sposób, wolności, bez maski. A jeszcze jedno, oczywiście, bardzo Was proszę, jeżeli nie chcecie ani mnie, ani wspólnoty, członków wspólnoty zakazić, to proszę bardzo, tutaj jest kropielnica, jest woda święcona, odkażajcie się, bardzo Was proszę, ile się da. Naprawdę, bo jeżeli chcecie, żebyście byli zdrowi tutaj, dobrze? Tak? Będziecie? Dobrze. Proszę Państwa, ten materiał może być, jak sądzę, w prokuraturze uważany za dowód złamania prawa, ponieważ głos, który słyszeliśmy, namawia do rezygnowania nie tylko z zasad bezpieczeństwa, ale wręcz do tego, żeby podejmować zachowania grożące rozprzestrzenieniem się wirusa. Tak mi się wydaje, no moja wiedza naukowa nie jest może taka jak lekarzy czy badaczy wirusa, ale wierzę, że naukowcy, którzy w tej sprawie się wypowiadają, mówią prawdę. Tutaj mieliśmy do czynienia z ewidentnym sabotowaniem zaleceń, zarówno medycznych, jak i rządowych. Ciekawy jestem, czy to, co zrobiła kuria częstochowska, będzie miało swoją kontynuację w procesie karnym. I tutaj rzucam to pytanie, czy uważacie, panowie, że powinien taki proces nastąpić?
ponieważ prześladowanie restauratorów w Karpaczu, którzy bankrutując, otwierają restauracje, dając tam środki odkażania i starając się separować ludzi tak, żeby się nie zarażali, jest przez policję i służby traktowane jako łamanie prawa. Natomiast to, co tutaj zobaczyliśmy, czy to jest łamanie prawa i co na ten temat sądzicie? I prosiłbym teraz o komentarz. Kto pierwszy? No to ja, jeśli mogę, może się odezwę. Proszę bardzo. Ja się czuję straumatyzowany tymi filmikami, które opuszczano od samego początku, bo szczerze to nie jest zupełnie moja religijność, moja duchowość, ani z tego co wiem, dość dobrze znam ludzi u mnie w kościele. Czuję się z tym jako po prostu źle. To mam wrażenie, ośmiesza moją wiarę. Ośmiesza ją, ponieważ chrześcijaństwo nie jest antynaukowe i nie może takie być. Bo jest chrześcijaństwem, to znaczy jest tym doświadczeniem Boga, który się wciela, który staje się człowiekiem. Czy to jest kwestia dla prokuratury? Mam jakieś ostatnio kiepskie doświadczenia z prokuraturą, więc może nie będę tutaj w to wchodził, ale myślę, że to na pewno jest przestrzeń dla edukacji i również dla ludzi w kościele, którzy mają dostęp do tych ludzi, tworzą jakieś zaufanie, czy mają jakieś zaufanie wśród ludzi, żeby po prostu edukować, że kwestia wirusów, kwestia chorób, to nie jest coś zmyślonego. Maseczka nie powoduje w żaden sposób tego, że ja się gorzej modlę. A jeśli moja modlitwa jest uzależniona od maseczki, no to mam z tym jakiś problem. Czuję się straumatyzowany, znaczy bardzo źle mi się tego słucha. Myślę, że każda osoba, która jakoś po prostu analizuje pewne rzeczy, słucha, która ma znajomych, którzy może chorowali i słyszy tego typu rzeczy, nie jest autentycznie tak smutne, że ludzie, którzy byli głupi, przepraszam za to stwierdzenie, ale że takie rzeczy mówią, jest mi po prostu zwyczajnie smutno. Prosimy Andrzeja Kobylińskiego. Tak, ja tutaj przychylam się do tej wypowiedzi Tomasza, ale ja powiem tak, to nie jest problem marginalny. To znaczy pandemia koronawirusa odsłoniła bardzo szerokie, głębokie pokłady irracjonalne, zabobonne, magiczne w chrześcijaństwie i w wielu innych religiach. I to podejście takie antynaukowe, zabobonne, zauważmy, że ono na przykład dotyczy w kontekście Daniela Galusa, księdza Daniela Galusa, części polskich katolików, ale także dotyczy części chrześcijan prawosławnych, dotyczy wielu kościołów ewangelikalnych czy pentekostalnych, chociażby w Brazylii czy w innych krajach Ameryki Południowej czy Afryki. To także jest problem wielu Żydów ortodoksyjnych czy niektórych nurtów hinduizmu czy islamu. W związku z tym mamy problem z takim zabobonnym, magicznym podejściem do religii, nie tylko w obrębie chrześcijaństwa, ale także w obrębie innych wyznań religijnych, które funkcjonują obecnie na świecie. No i to jest oczywiście pytanie, co dalej, ponieważ w Polsce obecnie ja widzę takie, można powiedzieć, przejście wielu takich konserwatywnych kręgów od zwalczania maseczek do teraz zwalczania szczepionek czy szczepień. I to jest już teraz, myślę, bardzo duży problem społeczny w naszym kraju, a będzie coraz to bardziej boleśnie odczuwane, no ponieważ jeśli nie uzyskamy odporności stadnej, to znaczy jeśli nie zaszczepi się tak na poziomie 70% pewnie procent naszego społeczeństwa, no to znaczy, że być może cała akcja szczepień nie doprowadzi nas do zamierzonego
celu. W związku z tym to, co pokazałeś, Konradzie, gdy chodzi o wypowiedź księdza Daniela Galusa, to nie jest folklor, to nie jest margines, to jest bardzo silny nurt społeczny, religijny i w naszym kraju, i w wielu innych krajach, i to jest no, świetna okazja, żeby zapytać właśnie o taką kondycję intelektualną i denominacji chrześcijańskich i innych religii w Polsce i na świecie. Bardzo ci dziękuję. Zbyszek Pasek, zdaje się, chciał... Jeszcze odnieść. Sebastian chciał, jeszcze Sebastian widzę. Ja króciutko tylko, no, możemy tylko powiedzieć, no, odpowiadając na twoje pytanie, czy to jest sprawa dla prokuratora. Pewnie jest, ale musimy sobie uświadomić, że no, być może Galus poszedł tutaj o krok dalej niż wielu księży, może nie w dużych miastach, bo tutaj, nie wiem, sądząc po Warszawie, to przestrzegane są reguły, ale już na przykład na tak zwanej prowincji, na wsi, no to ja widziałem, że się w ogóle nie przestrzega reguł odnośnie liczby osób, prawda, w kościołach i noszenia maseczek. Odpowiedzialny za to powinien być ksiądz, który jakby no, prowadzi te wspólnoty, te parafie. Oczywiście nic sobie z tego nikt nie robi. Jest bardzo dużo ludzi, którzy chodzą bez masek. Nie przestrzega się także wytycznych w sprawie komunii na rękę. Co więcej, zachęcani są ludzie, żeby prawda, przyjmować ją do ust. Czyli problem jest dużo powszechniejszy. No, Galus poszedł o tyle dalej, że po prostu zachęca do tego, żeby maseczek nie nosić, a reszta milcząco przyjmuje, że jest bardzo dobrze tak, jak jest, prawda, ludzie, i nie upomina się tych ludzi, którzy bez maseczek chodzą do kościoła na liturgię. Gdyby no, stosować się do wytycznych jakby prawnych obecnych, no to powinno być to jakby masowe śledztwo prowadzone w Polsce. Nie sądzę, że tak będzie. I też możemy się pytać dlaczego. Dziękuję ci bardzo. Myślę, że wypada się zgodzić, a Zbyszek jeszcze chciał to skomentować. Dwa zdania tylko, jeśli można. Pierwsze to jest do tego materiału, który pokazałeś. Otóż mnie się wydaje, że ten materiał nie pokazuje jakiegoś kryzysu wiary. On pokazuje moc wiary, ale pokazuje kryzys szkoły. Raczej pokazuje to, jaką mamy edukację, a to absolutnie, tylko te dwa zdania trzeba to połączyć z sobą. Moc wiary, bo ci ludzie absolutnie wierzą w to, co tutaj się dzieje, widzicie absolutną asercję na tym materiale, no a to, co robią, to jest po prostu wynik no, rozmijania się tego, o czym uczy program szkolny. Koniec. Wreszcie Konrad postawił takie pytanie, czy ta władza, nie, czy prokurator nie powinien tutaj wejść, generalny Zbigniew Ziobro, który odpostaciawia prokuraturę. No ta władza nie będzie walczyć z Kościołem Ludowym, no bo Kościół Ludowy to jest poparcie rzesz ludzi, to jest poparcie Radia Maryja, i to władza i Kościół stanowią pewne połączenie. Wróciliśmy, ponieważ prawica w Polsce, ta, która teraz rządzi, powołuje się na tradycję, a tradycją Polski jest ścisły związek Kościoła i polityki. I w związku z czym no, w tej perspektywie nie może być ataków na akty religijne, zwłaszcza jeśli one są wewnątrz katolicyzmu, są tam bardzo głęboko zakorzenione, są tam właśnie wiejskie czy ludowe, no Boże, jak tutaj byśmy powiedzieli, no wieś dzisiaj, czy pojęcie ludu wsi zaczyna się jakby kruszyć trochę. Nie? Ale rozumiemy, myślę, co mam na myśli. Dziękuję, miało być krótko. Panowie, to tak, ja myślę, że to, co zobaczyliśmy, było przykładem rzeczywiście jakimś szokującym, ponieważ efekty mogą dotknąć całe społeczeństwo. To nie są żarty. I jeśli nie traktować tego jako folkloru, tylko jako symptom i symptom czegoś szerszego, to niebezpieczeństwo jest tym większe i szkodliwość społeczeństwa społeczna jeszcze większa. Ale w tym wypadku kuria zadziałała, a prokuratura jeszcze nie. Zobaczymy, co będzie dalej. Więc jest nutka optymizmu, że przynajmniej kuria tutaj zrobiła coś, co powinna prawdopodobnie dawno, bo przecież nie chodzi o to, w co ojciec Galus wierzy, bo on sobie może wierzyć, w co ma ochotę. Natomiast nie może szerzyć sabotażu po prostu. To jest sabotaż i
walczymy z pandemią, a tutaj widać, że istnieją ludzie, którzy po prostu negują wszelkie zasady. Teraz tak, ja bym chciał, żebyśmy na koniec taką optymistyczną nutkę mieli. Dla jednych optymizm wypływa z tego, że Kościoła już niedługo nie będzie, dla drugich, że być może się odrodzi, tak? Zależy kto, jakie ma w tej sprawie przekonania. Więc chciałem, żeby panowie dosłownie po minucie powiedzieli, co będzie za kilka lat z Kościołem, religią i wiarą. Od kogo zaczynamy? Tak, to ja. Andrzej Kobyliński. Tak, gdy chodzi o Polskę, będziemy w najbliższych latach świadkami kryzysu Kościoła katolickiego, który będzie się pogłębiał. To będzie takie powolne spadanie po równi pochyłej. Kluczem jest galopująca laicyzacja młodego pokolenia, dzieci i młodzieży. Można wręcz mówić o galopującej ateizacji, sekularyzacji całego pokolenia. Po pandemii duża część ludzi młodych nie wróci do praktyk religijnych. Pandemia koronawirusa przyspieszy te procesy laicyzacyjne, sekularyzacyjne w naszym kraju. I oczywiście to będzie bardzo widoczne, gdy chodzi o skutki w perspektywie 7, 10 czy 15 lat. Także będziemy tutaj widzieć te czynniki demograficzne, to znaczy będzie odpływać, odchodzić pokolenie ludzi starszych, którzy są w dużym stopniu głęboko związani z Kościołem katolickim i na miejsce tego starszego pokolenia będzie wchodzić pokolenie najmłodszych, dzisiejszych uczniów szkół podstawowych czy szkół średnich i to pokolenie będzie w dużym stopniu sekularyzowane czy zateizowane. Natomiast czy nastąpi kiedyś odrodzenie polskiego katolicyzmu? Kto wie, tego nie można wykluczyć, ale jeśli to nastąpi, to to jest perspektywa 20 czy 30 lat. Na dzisiaj nie widać żadnych przesłanek, które by nam pozwoliły widzieć tego rodzaju wiosnę, tego rodzaju odrodzenie w bliskiej perspektywie. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Kto następny? Jeśli mamy minutę, to powiedziałbym tak, nie jestem prorokiem, raczej jestem diagnostykiem przeszłości, ale powiedziałbym tak, to co będzie z polskim kościołem, niewiele się zmieni, za kilka lat niewiele się zmieni. Musi minąć pokolenie, żeby coś się zmieniło głębiej, żeby to ci, którzy stracą wiarę, stali się dojrzałymi i wychowali inne dzieci. To co będzie za pięć lat z polskim kościołem, zależy od tego, co się dzieje w Rzymie. Czy linia symbolicznie pojmowanego Franciszka, więc ta taka ewangeliczna, kościół świadectwa, ubogi i tak dalej, czy jakby kościół będzie szedł w tą stronę, w związku z tym tych kilku biskupów, którzy są w episkopacie, bardzo wierni tej linii, oficjalnie wprost ją mocno popierają, oni zostaną wzmocnieni, czy zostanie konserwatywny papież i wtedy nasz polski kościół, który jest tutaj no, mało samodzielny, mówiąc delikatnie, tak mam wrażenie, przyjmie taką, tak jak wiatr wieje, tak się po prostu to potoczy. Takie jest moje zdanie. Minuta miała być minuta. Dziękuję. Sebastianie. Ja się zgadzam tutaj z przedmówcami co do sytuacji polskiego kościoła, natomiast bardzo trudno przewidzieć, co będzie się działo właśnie w katolicyzmie powszechnym. To wszystko jedno, jaki będzie papież, czy konserwatywny, czy mniej konserwatywny. Kryzys jest tak duży, że wymaga pewnej reakcji i to już po prostu widać, że nie da się działać na takim biegu jałowym. I na czym ma polegać ta reakcja? Jeżeli to będzie tylko kosmetyka struktury, to ona będzie nieskuteczna, jeżeli po prostu wskaże się jakieś kozły ofiarne, nie wiem, pewnych winnych. Bez głębokiej reformy tej struktury to nic nie przyniesie. Ale ta reforma struktury też nie będzie wystarczająca. Muszą być podjęte na nowo kwestie doktrynalne, tak żeby ten kościół stał się atrakcyjny po prostu dla tych ludzi, którzy są na zewnątrz niego. I to jest bardzo duże wyzwanie, nie wiadomo czy osiągalne, ale katolicyzm już wielokrotnie w historii dowodził, że i w największym upadku potrafił znaleźć środki do tego, żeby w jakiś sposób dokonać swojej odnowy. Nie wiem. Dziękuję. Biskup Tomasz. Kryzys to zawsze czas, kiedy następuje pewne ogołocenie. Ogołocenie, czyli uświadamiamy sobie, jaki jest nasz stan rzeczywisty. I myślę, że to jest bardzo dobre
że kościoły co jakiś czas przeżywa taki kryzys, by sobie uświadamiać swój stan. A co z kościołem za kilka lat? Ja mogę powiedzieć, co z reformowanym kościołem katolickim w Polsce, czy co ze starokatolicyzmem. I obserwując, co się dzieje z kościołami starokatolickimi na Zachodzie, czy w Stanach Zjednoczonych, polecam taką pozycję The Other Catholics w Stanach Zjednoczonych, właśnie o kościołach starokatolickich, to obok zielonoświątkowców drugie najszybciej rozwijające się wyznanie w Stanach Zjednoczonych. A to moim zdaniem pokazuje, że katolicyzm ma dużą perspektywę, dobrą perspektywę, jeśli rzeczywiście będziemy pracować na wspólnocie, na lokalnych wspólnotach, szanować ludzi. Bardzo dziękuję. Panowie, jesteście wspaniali, że pozwoliliście nam nieco bardziej zbliżyć się do odpowiedzi na pytanie, co będzie z Kościołem. Wygląda na to, że raczej cieszą się ateiści, ale zobaczymy. Bardzo dziękujemy wszystkim, a w szczególności naszemu producentowi Robertowi Adamkowi. Życzę Państwu dobrej nocy. Reset Obywatelski.